W ABC Domu dziś temat, który osobiście bardzo lubię, temat organizacji w przestrzeni kuchennej, a dokładnie mówić będziemy o akcesoriach, tych większych i tych mniejszych, które nam bardzo ułatwiają takie codzienne funkcjonowanie. To teraz poleci czołówka, ja przyniosę te wszystkie skarby i zaczynamy! Jak widzicie, ja już w asyście wszystkich moich skarbów kuchennych, tych malutkich, tych większych. Wszystkie akcesoria, o których dziś będę opowiadała, rozwiązania, rzeczy pochodzą z jednego źródła, z IKEA. Tak sobie pomyślałam, że ułatwię Wam zadanie i pod spodem, jak będę wkładała linki, to one zawsze będą dotyczyły jednego źródła. Dziś bohaterem naszego odcinka jest właśnie IKEA i jej genialne rozwiązania, bo Wy wiecie już od wielu lat, że ja jestem fanką ogromną. Po pierwsze tego, że wszystkie serie IKEA są kompatybilne ze sobą, że można je bardzo fajnie łączyć. Po drugie, że te rozwiązania, tak genialne w swojej prostocie, potrafią tak bardzo ułatwić codzienne funkcjonowanie, przynajmniej to nasze. Nie przedłużając, zaczynamy od segregacji. Wiecie, że jestem ogromną fanką segregacji, mówię od niej od lat już na Greenkanu, w bardzo różnych aspektach funkcjonowania i salonu, i kuchni, i w ogóle różnych rozwiązań. Te odcinki, które mówiły o organizacji, o segregacji, nawet właśnie jeśli chodzi o IKEA, podlinkujemy Wam pod spodem. Tak organizacyjnie w ogóle może. Wszystkie akcesoria, o których dziś będę opowiadała, po pierwsze znaleźliśmy dla Was. Będziecie je mieli tutaj i na filmie, i pod spodem w linkach, żeby było Wam łatwiej do nich trafić. Będziecie mieli pełną nazwę tak, żebyście bez problemu już wiedzieli, o czym mówię dokładnie. Filmy, o których mówię, też Wam podlinkujemy pod spodem. Zaczynamy od segregacji, dokładnie od pojemników. Nie wiem jak Wy, ja jestem ogromną fanką takich pojemników, takich rozwiązań, które nie dość, że są funkcjonalne, to jeszcze są do tego po prostu estetyczne. Mają ładną formę, fajny kolor, nawet postawione gdzieś na blacie kuchennym są ozdobą, a nie właśnie czymś, co kole oko. Ta seria pojemników to jest dokładnie pojemniki Halbar. To jest moja ulubiona seria, jeśli chodzi właśnie o IKEA. I mam ich bardzo dużo i w przestrzeni domowej, i w tej przestrzeni redakcyjnej, bo my tam również z nich korzystamy. Nie wiem, czy będzie widać dokładnie w tej chwili. My akurat mamy pojemniki w bardzo ładnym, takim jaśniutkim, szarym kolorze. Ten pojemnik to jest akurat pojemnik, gdzie trzymamy puszki naszego kota, jeśli chodzi o takie typowe funkcje kuchenne, żywnościowe, ale jeszcze mamy te pojemniki w redakcji, gdzie segregujemy sobie różne rzeczy takie typowo biurowe. Takie mamy pojemniki trochę większe, gdzie trzymamy właśnie różnego rodzaju odpadki, odpady. Bardzo lubię te pojemniki. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie już bez nich właśnie funkcjonowania takiego naszego kuchennego. Bo oprócz tego, że mogę w ładnych właśnie pojemniczkach trzymać takie rzeczy, które niekoniecznie chcę, żeby no, były na wierzchu, to jeszcze one są bardzo funkcjonalne. W drugim takim maleńkim pojemniku na przykład trzymam takie bioodpadki, które w trakcie gotowania powstają, tak? Które my później wyrzucamy sobie na kompost. Przez to, że jest tutaj klapka, bardzo wygodna, wrzucam, nie wiem, właśnie jakieś listki, czy coś właśnie, co byłoby normalnie do wyrzucenia do kompostownika, zamykam klapkę i nie ma problemu. Pozostając w temacie pojemników, przechodzimy do tych, które są dedykowane przechowywaniu żywności. I od razu Wam pokażę te, których mamy bardzo dużo w naszej kuchni. Ptaki potwierdziła, aż tutaj krzycząc. Tego typu pojemniki, które uwielbiam, w tej chwili je widzicie już całą serię. Pojemniki, które bardzo lubię za to, że po pierwsze są prześwitujące, widać dokładnie, co my w nich trzymamy. Po drugie za to, że mamy bardzo łatwe klapki, ułatwiające nam wsypywanie takiej ilości produktu, o jaki nam chodzi. Jeżeli zaś chcemy wsypać do tego pojemnika no więcej tego produktu, typu kilogram, czy ile się mieści, to otwieramy z tej strony i tu będzie taki bardzo łatwy dostęp. Uwielbiam te pojemniki, mamy ich w domu całkiem sporo, wszystkie nasze sypkie produkty właśnie trzymamy w nich i właściwie po otworzeniu szafki nie trzeba się zastanawiać, od razu sięgamy dokładnie po to, co jest nam potrzebne. A drugim moim takim uwielbiam, jeśli chodzi o pojemniki, są pojemniki tego typu. I w ogóle całe to rozwiązanie, które w tej chwili zobaczycie, spójrzcie, mamy dwa rodzaje tych pojemników. Szklane
i plastikowe. W zależności od tego, do czego będziecie ich używać, czy one są na zewnątrz, czy wewnątrz właśnie w szafkach kuchennych, w ramach takiego systemu właśnie porządkowania przestrzeni. W środku mam te pojemniki, plastikowe, leciutkie, bardzo wygodne i spójrzcie, jak właśnie rozwiązaliśmy sobie fajnie system takich maleńkich rzeczy. Każdy z nas ma w domu gumeczki, my przynajmniej ich używamy na co dzień, pokrywki, jakieś takie zatyczki korkowe nawet do butelek z oliwą. One się często gubią gdzieś w szufladach, w jakichś dziwnych miejscach w kuchni. U nas mieszkają w takich mini szufladkach, które właśnie robię za pomocą tego typu pojemników, dokładnie pojemników plastikowych. Teraz właśnie to dokładnie widać, taka mini szufladka właśnie stworzona z uchwytu, na którym podwieszona jest nasza półeczka, mini pojemnik właśnie plastikowy. Genialne rozwiązanie, które ja bardzo lubię, mam takich półeczek w każdej szafce na coś innego, maleńkiego, właśnie na takie te drobiażdżki, które są nam w kuchni potrzebne, a nigdy nie wiemy, gdzie je trzymać. Też na tej szklanej, w tym szklanym pojemniku trzymamy sól. Nie wiem, jak wy, u nas życie się toczy i dużo gotujemy wspólnie. Także żeby mieć właśnie pod ręką, to tą szufladkę mam dosłownie tuż przy kuchence. Te szklane pojemniki możecie również wykorzystać jako pojemniki do żywności. Mamy kilka możliwości tych pojemników. Albo właśnie takie z plastikowymi, zatrzaskowymi pokrywkami, albo te, które ja bardzo lubię, pojemniki z pokrywkami bambusowymi, które są same w sobie już ozdobą. U nas często takie pojemniki właśnie, na przykład tak jak tutaj widzicie, z wędlinami czy z serami właśnie lądują na kuchennym stole, dlatego że właśnie same w sobie bardzo ładnie wyglądają. Mamy do wyboru oczywiście tutaj różne kształty i kwadraty i owalne kształty, koła. My akurat w domu u siebie mamy kwadratowe, bo takie najbardziej lubimy. Te pojemniki mają dla mnie jeszcze jedną ogromną zaletę. Możemy je myć w zmywarce. Włożyć, umyć, szybko wyjąć, to jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Jeśli już mowa właśnie o tych pojemnikach i o tym, co my w nich trzymamy, to pokażę wam takie rozwiązanie, z którego ja już korzystam od lat i także nie wyobrażam sobie, żeby tych maleństw nie było w naszym domu. Mowa o klipsach. Klipsach w różnych kolorach, o różnych wielkościach. Zastosowanie tych klipsów jest właściwie w kuchni nieograniczone. Bardzo wam polecam, jeżeli jeszcze nie znaliście tego rozwiązania, to ja wam polecam i naprawdę w naszym domu nie raz, nie dwa one mnie ratowały z różnych takich sytuacji newralgicznych, gdzie nie miałam zakrętki, jakiegoś pojemnika wolnego, a było mi potrzebne właśnie zamknięcie danej żywności. I kontynuując wątek takich maleństw, które się bardzo przydają w codziennym funkcjonowaniu, w organizacji właśnie funkcjonowania kuchennego, muszę wam pokazać rozwiązanie, które bardzo doceniłam. Skończyło się u nas w domu w końcu zasychanie kawałków, nie wiem, ukrojonych warzyw i owoców, szukanie ciągłe zatyczki od czegoś tam, żeby to włożyć do lodówki. Skończyło się w momencie, kiedy znalazłam właśnie w IKEA takie silikonowe zabezpieczenia do żywności. Zobaczcie, tak to wygląda. One mają trzy rozmiary, są w trzech różnych kolorach i właśnie na przykład, tak jak tu mamy kruszonkę, którą robił mój Paweł, zostało nam troszkę jej więcej, zabezpieczyliśmy ją od góry, żeby właśnie nie wysychała, poczeka do następnej tarty z owocami, w lodówce zabezpieczona, po wyjęciu, właśnie po zdjęciu tego zabezpieczenia silikonowego będzie w świetnej kondycji ta kruszonka. Tak samo jak ta cytrynka, czy w ogóle inne warzywa, owoce, które właśnie za pomocą tych silikonowych osłonek zabezpieczamy. Rewelacyjne rozwiązanie, jestem dużą fanką właśnie tych osłonek. My mamy kilka kompletów w domu, na przemian stosujemy do różnych właśnie rzeczy, do miseczek. No, sprawdzi wam się w każdej sytuacji. Następnym takim maleństwem są wieszaki, które my zabieramy często ze sobą w podróż. Dziś będą dwie takie rzeczy, które zabieramy ze sobą. Nakładane na szafkę od góry, na front szafki, gdzie właśnie możemy coś powiesić. Albo ściereczki w kuchni, akurat ja do tego właśnie ich używam. A gdy jesteśmy w podróży, możemy użyć do wieszania ubrań. Jeżeli, nie wiem, jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, mi się niestety to często w pensjonatach czy hotelach zdarza, że brakuje mi wieszaków do wieszania ręczników, czy właśnie, nie wiem, jakichś nakryć wierzchnich. Zawsze mam ze sobą te wieszaczki. Też je znajdziecie w IKEA, też będzie link do nich. I też uważam, że to jest rewelacyjne w swojej prostocie rozwiązanie. Kolejny drobiażdżek, bo dzisiaj mamy sporo takich rozwiązań, które są małe, to będą etykiety. Etykiety, które również kupuję już od długiego czasu w IKEA. Tutaj zobaczycie, o,
widać tutaj w tej chwili, jak sobie je podpisuję w szafeczkach. Właściwie to są podpisy bardziej dla moich chłopców niż dla mnie, bo ja doskonale wiem, gdzie co jest w szafkach. Mężczyźni niekoniecznie z tym sobie radzą, przynajmniej u mnie w domu, więc tego typu etykiety właśnie stosowane na pojemnikach plastikowych, szklanych, na wszelkiego rodzaju słoikach na przykład, jeżeli robicie jakieś przetwory, czy coś właśnie chcecie podpisać, bardzo fajnie się sprawdzą i oczywiście jak zwykle plus lajka za prostota, jeśli chodzi o projekt sam. Etykieta półprzeźroczysta, cieniutka rameczka, bardzo fajnie to wygląda. Poopowiadałam trochę o maleństwach, to teraz wrócimy do troszeczkę większego gabarytu, bo tu po lewej mojej stronie zapewne zauważyliście, stoi kosz. Kosz bardzo ładny, jeśli chodzi o formę i w ogóle o sam wygląd, ale dla mnie równie ważny, jak jego świetny wygląd, jest również funkcjonalność, jaką mi oferuje. Z tym koszykiem śmigam codziennie do naszego warzywnika. Przynoszę w nim truskawki, przynoszę w nim sałaty. Przez to, że jest z siateczki, zobaczcie, zrobiony, mogę bezpośrednio właśnie pod wodą te nasze sałatki, czy warzywa, czy właśnie owoce umyć. My tego typu koszyki trzymamy również w redakcji, w naszej przestrzeni redakcyjnej. W nich akurat trzymam nasze wszystkie próbeczki tekstylne. Pokazuję Wam ten kosz, bo uważam, że jest i funkcjonalny, i świetnie wygląda, a przez to również, że jest bardzo leciutki i taki wygodny po prostu w używaniu, to myślę, że też dla Was będzie takim fajnym rozwiązaniem właśnie na ową codzienność, gdzie warto mieć tego typu kosze, koszyki, które możemy wykorzystywać do różnych działań po prostu. Mówiliśmy o maleńkich rzeczach, mówiliśmy o troszkę większych pojemnikach, mówiliśmy o jeszcze większych pojemnikach, o koszu dokładnie. To teraz jeszcze chciałabym Wam pokazać jeszcze jedno rozwiązanie, już troszkę większe, bo mówimy o takiej ramie z koszami, Yonaxel dokładnie, którą my wykorzystujemy w przestrzeni tarasu kuchennego. Wiecie, że moja kuchnia to nie jest duża przestrzeń, za to taras kuchenny, który jest tuż przy niej i który my bardzo mocno eksplorujemy i wykorzystujemy właśnie tak w takiej codzienności, to było super miejsce, żeby tego typu koszyki się tam pojawiły. Trzymamy w nich warzywa, trzymamy w nich owoce, te wszystkie rzeczy, po które ja codziennie sięgam w moim funkcjonowaniu tutaj w kuchni, przygotowaniu. I jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo wygodna opcja, a sam kosz, sama ta rama właśnie z koszami, które można wyjmować, myć później pod wodą, one są bardzo wygodne w użytkowaniu, to jest świetne rozwiązanie, jeżeli po pierwsze nie macie za dużo miejsca w danej przestrzeni, po drugie, tego typu kosze możemy w najróżniejszych pomieszczeniach wykorzystać. One się świetnie sprawdzą w łazienkach, one się super sprawdzą w pracowniach wszelkiego rodzaju. Jak się domyślacie, w redakcji też mamy drugą opcję tego kosza. One się bardzo dobrze sprawdzą w kuchni właśnie, dzięki temu, że są łatwe w czyszczeniu, że jest łatwy przepływ powietrza i owoce i warzywa, na przykład, które tam trzymamy, nie psują się po prostu. Bardzo, bardzo Wam to rozwiązanie polecam. Być może kątem oka widzicie ten cudowny bambusowy pojemnik, a w nim nieskończoną ilość przypraw, oliw, octów balsamicznych, takich dobrodziejstw, które są w naszej rodzinie wykorzystywane każdego dnia po kilka razy. My bardzo lubimy takie dobrze przyprawione dania, te przyprawy ściągamy sobie z różnych zakątków świata i tego typu pojemnik z przyprawami, on tu stoi ciągle i to jest właśnie kolejna rzecz, która bardzo, bardzo ułatwia nasze funkcjonowanie codzienne i organizacyjnie jest świetnym rozwiązaniem, bo ten pojemnik bambusowy na środku ma rączkę, tak jak widzicie, on jest bardzo łatwy w przenoszeniu, czyli na przykład, jeżeli mamy biesiadę gdzieś w ogrodzie albo właśnie wychodzimy na taras jeść, to nie bierzemy pojedynczych elementów typu sól, właśnie oliwy, octy, tylko jeden ten pojemnik przenosimy do miejsca, w którym właśnie spożywamy posiłek. Super rozwiązanie. Na koniec zostawiłam Wam wisienkę na torcie, jak to się mówi kolokwialnie, przenośną płytę indukcyjną, która jest z nami lata już długie. Myślę, że chyba na którymś odcinku nawet widzieliście ją, bo właśnie korzystałam z tej płyty, przygotowywując wtedy obiad w 20 minut. Płyta indukcyjna, słuchajcie, która jest rewelacyjna, która pozwoliła nam gotowanie wynieść po prostu z domu, zaprosić to gotowanie do ogrodu, zaprosić na nasz taras kuchenny, bo na przykład domowe hamburgery nasze, których mistrzem w przygotowywaniu jest Paweł, robi właśnie na tej płycie na zewnątrz, właśnie na tarasie kuchennym, albo jak mamy większą jakąś imprezę, a chcemy właśnie przy gościach tego typu dania serwować, to przygotowujemy je w ogrodzie.
niewielkich rozmiarów, bardzo intuicyjna, jeśli chodzi o korzystanie z niej, bardzo wygodna, bo my przecież ciągle z nią podróżujemy. To jest właśnie drugi element, jeśli chodzi o podróże. Mówiłam Wam już o tych haczykach, że z nami zawsze podróżują. Drugim elementem właśnie jest ta płyta indukcyjna. Dzięki temu, że ona ma tutaj też taki wyciągany, spójrzcie, wieszak. U nas na przykład wisi w białym leśnym biurze, bo tam najczęściej właśnie z niej korzystamy, jeśli chodzi o taką porę letnią. Jeśli mamy gości, właśnie chcemy coś na bieżąco, czy te hamburgery zrobić, czy jakieś inne potrawy, to właśnie tam na niej gotujemy. Płyta przenośna indukcyjna to jest, uważam, taki element w każdym domu, który właśnie ratuje nas w tej sytuacji, właśnie nie wiem, jeśli mamy za dużo tego gotowania, a brakuje wolnych miejsc, jeśli chodzi o tą główną płytę w domu. Jeśli właśnie chcemy podróżować i wiemy, że może zdarzyć się taka sytuacja, że trzeba będzie coś ciepłego przygotować. Jeśli lubimy przebywać na świeżym powietrzu, robimy dużo imprez właśnie, gdzie taka płyta się przydaje, na przykład położona na stół po prostu centralnie i na niej coś tam się fajnego podgrzewa, grzeje, z czego mogą na przykład goście korzystać. Uwielbiam to rozwiązanie, to jest taka właśnie moja wisienka na torcie. Pomyślałam sobie, że chcę Wam posłać te moje podpowiedzi, wszystkie zresztą, wszystkie rozwiązania, o których dziś mówiłam. Bardzo jestem ciekawa, czy któreś z rozwiązań, o jakich dziś opowiadałam, znajdują się również w Waszych domach. Czy Wy również macie te rzeczy, które dziś pokazywałam, te akcesoria? Wiem, że na Instagramie, jak Wam wspominałam, że właśnie będę opowiadała o tych ułatwiaczach moich codzienności, o organizowaniu właśnie takiego kuchennego życia, to wielu z Was pokazało, opowiedziało mi o tym, że używa właśnie tych spinaczy i osłonek na żywność, tych silikonowych. To były takie Wasze hity. Ciekawa jestem, czy coś jeszcze z tych rzeczy używacie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Na chwileczkę Was jeszcze zostawię z tymi wszystkimi moimi skarbami, z akcesoriami, które bardzo ułatwiają mi funkcjonowanie w kuchni, takie codzienne i organizowanie codziennego życia. Mam nadzieję, że te linki, które daliśmy Wam pod filmem, do każdego z tych produktów, których ja używam, które są według mnie warte polecenia, ułatwią Wam poszukiwania. Nie żegnam się na długo, bo my tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, oczywiście o kciuki w górę poproszę. A na dziś, do zobaczenia!